Ja się cieszę, ostatnio jestem jakiś spokojniejszy, bo nie oglądam wiadomości w ogóle. Nic do mnie, tak nie dociera informacje, nie docierają do mnie. Wiem tylko, że skoki narciarskie będą na TVN-ie. To super info, nie? Nie wiadomo, co z tym zrobić po prostu. Ale słyszałem w ogóle, że TVN da TVP w zamian za skoki milionerów i prowadzić je będzie Sasin. Gratulujemy, wygrał pan 1 000 000 złotych. Co pan zrobi z wygraną? No nie wiem, kurwa, przy tej inflacji chyba kupię masło. Nie no, inflacja zapierdala, prawda? Ja to najbardziej widzę po żulach, wiecie? Ostatnio żulas do mnie podbija i mówi: kierowniku, masz chociaż dychę? Dychę? Stary, jakbym miał dychę, to by mnie tu nie było, kurde. Co ja mam ci melanż fundować? Bez przesady. No. Ja wiem, jak żulasy mają ciężko, ale czasem wychodzą pewne śmieszne sytuacje. Jak na przykład wiecie, jak u nas się wychodzi z dworca PKP, to tam jest ten parking taki nieopodal i tam jest zawsze taka oaza żuli, że oni sobie tam leżą, leżakują, dojrzewają. Tam, jak słońce świeci, bulgoczą trochę. I ja jeszcze jak paliłem papierosy, to wyszedłem z dworca i tylko tak odpaliłem, ten dźwięk było słychać, to cik, cik. I oni, nie wiem, jakby mieli jakiś turbosłuch, jak jakieś antylopy na sawannie, tak. I jeden dzida na mnie od razu, tak. Ja spaliłem 2 papierosy w tym czasie i on tam przez ten płot się tam przeczepał. I ja... Ja się odsuwałem i on tam... niespożytą energię miał, bo ja nie wiem, ja bym mu uciekał, bym maraton przebiegł, on by biegł za mną tam. O, kierowniku, masz jakieś osi? I on podchodzi do mnie tak ten... ja mu chciałem tak głowę takiego mindfucka zrobić. I ja do niego mówię: hej, masz papierosa? I on... Matrix w głowie, jak normalnie piękny umysł, wzory skróconego mnożenia tam. Nie było pytania. O, trzeba... Trzeba mieć patent. Ale ja wam powiem, ja już nie palę papierosów takich zwykłych, teraz palę IQOS-a. Nie wiem, czy ktoś z was pali IQOS-a? Pali ktoś? Tak? Tutaj pan. I jak, spoko? Okej. Dziękuję, tak. Większość moich dialogów z kobietami wygląda, ale dzięki za pomoc. Pali pan? Tak. I fajnie? Nie, bo IQOS-y są spoko, tylko one śmierdzą takim bonczurem, prawda? To jest w ogóle spoko na wymówkę. Co tak śmierdzi? A, IQOS. A palisz? A gdzie masz? W domu. Nie, ale tak panu ku przestrodze powiem, bo tam w tego IQOS-a się te małe papieroski wkłada, żeby im tych papierosków nigdy nie dawać komuś tak normalnie do odpalenia. Do mnie jakiś żulas podszedł, ja mu dałem tam sprasowany tytoń. Ja myślałem, że będę miał typa na sumieniu, naprawdę. Typa podchodzi, mówi: macie papieroska? Ja mówię: no tylko te małe. No małe, ale wariat, dawaj tutaj tego, dawaj, dawaj. Ja mu dałem, on odpala i tak ledwo odpalił i... Mocny pet. I stał z nami, nam coś opowiadał dalej. Nie, ale papierosy trzeba rzucić, wiadomo, nie służą zdrowiu. Ja w ogóle się ostatnio badałem, czy nie mam tego wirusa znanego na cały świat. AIDS. Ale nie, mam wynik pozytywny, więc luz. Normalnie można się ruchać z kurwami w lesie i nic się nie dzieje, naprawdę. Jest luzik, arbuzik. Nie, no fajnie, fajnie, że jesteście, naprawdę się cieszę. Bo nie było występów w ogóle przez ten rok. Już każdy z występujących sobie szukał jakiejś roboty. Każdy kombinował.
Nawet raperzy słyszałem, że szukali dorywczych prac. Rychupeja napisał bajkę edukacyjną. Było sobie życie kurewskie, prawda? Niedoszły polityk Zbigniew Stonoga wystąpił w reklamie szamponu. L'Oreal, jesteś chuj warta. No prawda, każdy sobie radzi. Ja też zainstalowałem tego Bolta, Ubera, wypełniłem formularze. Chciałem jeździć. Tylko ja kurwa prawa jazdy nie mam, to by dziwnie wyglądało, by typ na mnie czekał. Ja tak, pan Henryk? Mogę pana odprowadzić na chatę, jak pan chce. Będziemy szli 3 godziny, ale bez korków. No dobra, na barana, dobra. Ale mówię, no teraz nie było występów, nie było roboty. Siedziałem w chacie dużo. Oj, się zasiedziałem w domu, sam do siebie gadałem. Jezu, już myślałem, że mam schizofrenię. Bo masz schizofrenię. Sam masz, kurwa, schizofrenię. Nie no, tak chciałem aktywnie spędzić czas jakoś. Nie. Nie widać, no ale nie, aktywnie, wiesz, umysłowo. Też nie widać. Nie, bo ja lubię gotować bardzo. Ja w ogóle oglądam te wszystkie programy kulinarne, ten tam siemanko, witajcie na moim kanale. No wszystko oglądam, pana Makowicza oglądam, on jest cudowny, ja go uwielbiam, on jest taki sympatyczny ten pan Robert. On jest jeszcze ten brzuszek, ja bym mu zrobił pierdziocha w brzuszek. Po prostu, żeby mu było przyjemnie, no kurde niech ma, jest mega spoko. Tylko on w tych swoich programach zawsze mówi, że zrobi jakieś proste danie. To nigdy nie jest proste danie, umówmy się. On wychodzi tam z jakiejś jaskini w sombrero. Dzisiaj przyrządzę danie proste ze składników, które każdy znajdzie w swojej spiżarce. Ty kotek, my mamy spiżarkę? Tu się w ziemi kopie, to... Ale mówię, mleko mam, jaja mam, parówy mam, dam radę. I on, chili con carne to tradycyjne meksykańskie danie. Ja tak, kurwa, jak ja długo będę mleko z jajami i z parówami mieszał, że mi chili con carne wyjdzie. Wylej najlepszą oliwę z oliwek z ateńskich wzgórz na patelnię teflonową. Stary, ja mam tyle kujawskiego, jaka oliwa w ogóle? O, pan Robert jest spoko, ale... Ja też lubię tą Gesslerową oglądać. Ja lubię, tylko ona jest taka niemiła, kurczę, no. Rzuca tymi devolajami tam, jak futbolówką. Ale to jest sam rak i rzuca krabem, w ogóle nie wiem. Nic się jej nie podoba, jest taka markontentna, maruda taka, jest. Ale coś takiego ma w sobie, no nie wiem, coś ten... Kurczę... Ja bym ją wyruchał, wiecie? Ale tak dla beki, nie tak seksualnie. Ja bym wyruchał normalnie. No tak dla beki. Tam bym powiedział, ej, tam wymemlaj mi flaka. Co masz pod spódniczką? Dawaj tego mega poketa. Za cycę, gdzie te racuchy, kurwa? Po pysku bym ją bił, ty kurwa. Knajpy zamykasz, a nie możesz zamknąć mordy? Tak dla beki, ale to dla beki tylko. Dla beki. Nie, ja bardzo lubię knajpy w ogóle. Ja na przykład jak byłem latem na urlopie, taki krótki wypad tam, ciupaga, osypek, tego, fajnie w Mielnie. I ja bardzo lubię te fast foody wszystkie, te zapiekanki, te kebaby, tam jak jest ten ziemniak jeden zawinięty za 15 ziko, ja jak frajer zawsze tam idę. Tylko ja mam taką tendencję, że mi szybko tam samar wychodzi na wierzch. No ja muszę uważać i dzwoniłem w ogóle do Lotka. Nie wiem, czy widzieliście, że Lotek schudł. Lotek do mnie, ty 25 kilo zgubiłem. A mówię, co ci nogę ujebało, czy co? Co tu się wydarzyło, kurde? Wiesz, on kiedyś to podatek od nieruchomości płacił sam za siebie. A
Ja mówię, dobra, Lotek, to słuchaj, bo tu jestem no w czasach, tu wszędzie tylko fast foody. No jak to robić, tak żeby nie przytyć na tych czasach, nie? Słuchaj, Marzej, w restauracjach zamawiaj dania z menu dla dzieci. To jest mała porcyjka, trochę skubniesz i nie przepłacisz. Ja mówię, no dobra, tylko ja mam ponad 3 dychy, to te zamówienia wyglądały dziwnie. Ja mówię, dzień dobry, ja poproszę ten makaronik, taki rosołek z makaronikami w gwiazdki. Zapiekankę Zygzak McQueen. Naleśniki małpy Kiki. 3 żubry i 1 setkę gorzkiej żołądkowej.